Pewnie nieraz słyszałeś o yin i o yang. Nawet osoby, które nie miały do czynienia z medycyną chińską, buddyzmem, azjatycką filozofią, zwykle o yin i yang słyszały. Nawet był taki czas, kiedy symbol yin i yang, czyli kółeczko, w którym mamy kroplę białą i kroplę czarną, a w nich kropki o kolorze przeciwstawnym, było bardzo popularne, nawet modne, znajdowało się na ubraniach, to więc jestem pewna, że takie pojęcie jak yin-yang gdzieś tam się kiedyś o uszy obiły. Nazywam się Helena Olarska i pokażę Ci złoty środek w drodze do zdrowia. W jaki sposób? Poprzez mądre łączenie medycyny chińskiej z medycyną akademicką. Czy te metody naprawdę można połączyć? I jak mądrze podejść do zdrowia? Oglądaj dalej, a dowiesz się więcej. Teoria yin i yang to jedna z podstawowych teorii, które w filozofii chińskiej opisują świat. I tak samo w chińskiej filozofii, jak i w naszym zachodnim świecie, w ten sposób brzmi historia o stworzeniu. Na początku był chaos, na początku było słowo, na początku była jednia, no a potem ta jedność podzieliła się na dwa. I taki najwyraźniejszy podział na dwa, który widzimy w świecie, to jest podział na mężczyznę i kobietę. Chińczycy określili to jako yin i yang. Wobec tego yin zostało opisane jako energia żeńska i kobiecość sama w sobie wraz z tymi pojęciami, które ze sobą niesie. A yang jako energia męska, męskość, no i cechy, które tej męskości przypisujemy. W taki sposób znamy to na zachodzie. A w jaki sposób opisywali to Chińczycy? Kobieta, mężczyzna? Nic z tych rzeczy. Yin i yang to była góra, jedna góra, ale ta góra miała stok oświetlony i zacieniony. Słoneczny, ciepły i ten mniej słoneczny, chłodny. Opowiem Wam o tym teraz, a później wrócimy do kobiecości, męskości i tego, dlaczego yin i yang w tym aspekcie też są bardzo istotne. No więc mamy górę i ta góra ma oświetlony stok. Chińczycy opisali, że taka część, na którą pada słońce, będzie częścią yang. To będzie ten oświetlony stok góry, na którym jest ciepło, na którym pasą się zwierzęta, na którym tli się życie. Rosną rośliny, jest ich dużo, te rośliny dają plony, wypasają się baranki, krowy, one potem dają mleko. No są tam mężczyźni, prawda, którzy te pola uprawiają. I teraz my tak opowiadamy o tych barankach, o polach, no ale tam były pole ryżowe, prawda? Chińskie góry wyglądają trochę inaczej, tam są takie płaskie tarasy, na których uprawia się ryż, jeżeli mówimy o polach uprawnych. No tam pracują mężczyźni, tam pracują kobiety, tam odbywa się życie, rozmowy, no cała wioska tam jest. I to jest pierwsza część dnia. Oprócz tego oświetlonego stoku, góra ma też drugi stok, który jest zacieniony. Tam nie ma słońca, tam jest chłodno, no tam nie wypasają się baranki, ryż rośnie tam trochę gorzej i my też nie tak chętnie przebywamy w cieniu jak na słońcu. Ale co jest najważniejsze w tej metaforze, to jest to, że przychodzi godzina 12, kiedy mamy największy skwar, później 13, 14, 15 i po południu to ten oświetlony stok staje się zacieniony, a ten, który wcześniej był zacieniony, teraz na niego pada światło, ogrzewa się i ludzie, zwierzęta idą wylegiwać się w ciepłych promieniach zachodzącego słońca. To pokazuje, że yin nie istnieje bez yang. Tak samo jak każda góra ma swoją stronę oświetloną i zacienioną, tak samo w yang zawsze musi być obecny yin, a w yin zawsze musi być obecny yang. I dlatego każdy z nas, niezależnie od tego, czy jest mężczyzną, czy kobietą, ma w sobie zarówno yin i yang, ale są one obecne w różnych ilościach. Dla przykładu, w jaki sposób w ogóle teorię, która opisywała górę, jej stoki i to, co się na górze odbywa, przypisano do ludzkiego ciała? Bo przecież jeżeli to jest teoria podstawowa, to jest to teoria zarówno filozoficzna, jak i psychologiczna, jak i medyczna. Ano zaobserwowano, że jeżeli yang to jest oświetlona strona góry i to słońce, które pada i ogrzewa, to zobaczmy, na którą stronę ciała człowieka ono pada. I tak się złożyło, że kiedy pracujemy w polu i pracujemy z ryżem, pracujemy w pozycji pochylonej, a słońce oświetla nasze plecy, naszą głowę, nasze plecy, i to jest strona yang. Opisali, że yang to jest to, co energetyczne, ciepłe, silne, męskie, a więc chroni nas. No i popatrzcie, kiedy wieje zimny wiatr, co my robimy? Odwracamy się plecami.
Kiedy ktoś biegnie na nas i chce nas zaatakować, jeżeli akurat nie zamierzamy mu oddać, odwracamy się plecami. To tutaj przyjmujemy ataki, uderzenia. My też mamy takie metafory, prawda, że ktoś nosi ciężar na swoich barkach czy na plecach. My nie mówimy, że ktoś nosi ciężar w brzuchu. To właśnie jest część yang, czyli plecy, a także twarz, jako że jest najbliżej nieba, ponieważ yang jest niebiańskie, a yin jest ziemskie. No ale mamy też część yin i część yin to będzie ta kobieca, miękka, delikatna, taka, którą należy chronić. A co my powinniśmy chronić? No w ciele oczywiście chcemy chronić nasze brzuchy, bo wiecie, serce, płuca, one są chronione przez klatkę piersiową, przez żebra, a narządy w brzuchu no, nie są chronione przez nic. Jakby mięśnie brzucha to nie jest wystarczająca ochrona. Dlatego w całej medycynie chińskiej opisuje się, że brzuch powinien być w cieple. Powinniśmy jeść ciepłe jedzenie, ubierać się ciepło. Możecie zobaczyć też, że chińskie kobiety, zwłaszcza podczas okresu i w połogu, zawiązują takie wełniane przepaski wokół bioder. No dobrze, to skoro już wiemy, że nie istnieje yin bez yang, nie istnieje yang bez yin, i w naszym ciele mamy części yin i mamy części yang, jak się to ma do kobiecości i męskości? I czy takie uproszczenie jest uprawnione? Tak, takie uproszczenie jest uprawnione. Mówimy, że mężczyźni są yang, a kobiety są yin. I takim cechom, które należą do yang i które należą do mężczyzn, przypisujemy to, że oni są wysocy, oni są silni, oni są umięśnieni. To są takie cechy jak odwaga, ekspansywność, ekstrawersja, asertywność. To też jest taka skłonność do walki, agresja. I wobec tego kobietom przypisywano cechy przeciwne, skoro yin i yang to przeciwieństwa. Mówiono, że kobiety są małe, niskie, delikatne, słabe, bezbronne. Mężczyźni wychodzili na zewnątrz i pracowali, a kobiety pozostawały w domu i opiekowały się domem. Więc yin to jest też to, co zamknięte, tak, zamknięte w przestrzeni, ale też zamknięte w sobie. Bardziej introwertyczne, ale też yin to jest głęboka mądrość, rozwaga, której przecież nie przypisujemy mężczyznom, tylko kobietom. I nasz współczesny świat, on, no jakby my mamy dualizm i od dziecka uczą nas, że świat jest dualistyczny, tak? Uczą nas, że musimy poznawać przeciwieństwa w szkole. Piszemy dzień, noc, kobieta, mężczyzna, ciepło, zimno, tam lato, zima, pełna szklanka, pusta szklanka. A później stajemy się dorośli i słyszymy, że no ale halo, halo, co to za stereotypy? Jaki mężczyzna, który jest silny, jest trawertyczny? Jaka kobieta bezbronna, która pozostaje w domu? Ale jednak ludzie od wieków musieli jakoś wyjaśniać sobie świat. I oczywiście, my mamy mężczyzn, którzy świetnie sprzątają, gotują, zajmują się domem, zajmują się dziećmi i lubią to robić. I mamy kobiety, które zajmują wysokie, kierownicze stanowiska. No ale jednak skąd się to bierze, że mimo wszystko ta równowaga, ona, można powiedzieć, jest dynamiczna. I jako ludzie, my potrzebujemy kategoryzować świat. My potrzebujemy świat upraszczać. Kiedy dziecko jest małe, popatrzcie, jak my mówimy dziecku. Dziecko ogląda pierwszą bajkę i w tej bajce krowa muczy, kot miauczy, tak? Nie wiem, dziecko idzie. Dziecko staje się starsze i te bajki stają się coraz trudniejsze. Dziecko idzie do szkoły, tam kot miauczy, bo jest głodny. Im jesteśmy starsi, tym świat staje się bardziej skomplikowany. I możemy to prześledzić w swoim życiu, ale możemy to prześledzić też w rozwoju świata. Teraz no, jesteśmy na takim etapie rozwoju, gdzie my możemy pozwolić sobie dyskutować, czy aby na pewno kobiety są bezbronne i powinny zajmować się dziećmi. Ale wyobraźmy sobie te czasy dawno, dawno temu, tysiące lat temu, gdzie kobiety po prostu rodziły dzieci, karmiły te dzieci, więc w naturalny sposób były przy nich, a mężczyzna wobec tego, jako że nie mógł dziecka urodzić ani wykarmić, no pracował, żeby tą rodzinę utrzymać. I stąd się wzięły te podziały. Nie stąd, że teraz my jesteśmy tacy światli, a kiedyś ludzie byli tacy okropni, stereotypowi. Ale powiedziałam Wam, że w yin zawsze jest yang, a w yang zawsze jest yin. Co więcej, one są względne. Jeżeli postawimy obok siebie mężczyznę i kobietę, mężczyzna będzie yang, a kobieta będzie yin. A co jeżeli postawimy obok siebie dwóch mężczyzn? Jeden z nich będzie wysoki, umięśniony i głośny, a drugi z nich będzie takim typem intelektualisty. Szczupły, cichy, raczej wycofany. Ten pierwszy będzie yang, a ten drugi będzie yin. To samo możemy zrobić, jeżeli postawimy obok siebie dwie kobiety. No wyobraźmy sobie, że zbytnio nie różnią się fizycznie, prawda, są bardzo podobne.
jeżeli chodzi o tam umięśnienie czy wzrost, no ale na przykład któraś może być grubsza, a któraś szczuplejsza. Albo któraś może mieć roześmianą twarz i kręcone włosy, a któraś może być blondynką z bladą cerą i prostymi włosami. I te wszystkie cechy my możemy zaklasyfikować jako bardziej yang albo bardziej yin. Wobec tego, jak sprawdzić, jaką masz energię? Jeżeli jesteś mężczyzną, możesz śmiało założyć, że twoja dominująca energia to yang. A jeżeli jesteś kobietą, możesz śmiało założyć, że twoja dominująca energia to yin. Dalej porównujesz się z podobnymi sobie, czyli mężczyźni z mężczyznami, a kobiety z kobietami. Jeżeli jesteś kobietą, która marzy o dużej rodzinie, o rodzeniu dzieci, o czytaniu książek, jest raczej introwertyczna, woli spędzić czas w swoim ogrodzie czy na balkonie, niż wyjść na miasto i spotkać się ze znajomymi. Jeżeli realizujesz się w takich pracach stereotypowo kobiecych, jak wychowywanie dzieci, gotowanie, karmienie innych, sprzątanie, opieka nad swoimi bliskimi, prawdopodobnie energia yin jest u Ciebie bardzo silna, dlatego że energia yin to jest ta, która zapewnia nam byt, zapewnia nam przetrwanie, zapewnia nam przeżycie na bardzo podstawowym poziomie takiej troski dnia codziennego. Z kolei, jeżeli jesteś kobietą, która niekoniecznie spełnia się w roli bogini ogniska domowego, tylko wolisz wyjść do ludzi, wolisz się spotkać, wolisz zorganizować jakąś konferencję, spotkanie, albo na przykład pracujesz jako wykładowca na uczelni, dużo mówisz do innych, dużo siebie dajesz obcym ludziom, prawdopodobnie energia yang jest w Tobie znacznie silniejsza. Natomiast jeżeli jesteś mężczyzną, tutaj tak samo, jeżeli jesteś duży, silny, umięśniony, lubisz rywalizację, kręci Cię to, że można iść, podnosić ciężary, zbudować ławkę z drewna, spotkać się z kumplami, tam nie wiem, wszystko co robią mężczyźni, a o czym ja nie mam pojęcia, pewnie jesteś bardzo yang. No ale jeżeli właśnie wolisz raczej tak przebywać w samotności, raczej iść na spacer niż pograć w piłkę, albo może popływać na basenie niż pograć w piłkę. Tutaj chodzi mi o rywalizację i kontakt z innymi, a nie o to, że preferuję któryś sport nad innym. No to być może energia yin jest w Tobie silniejsza. Do czego dążymy? Dążymy do równowagi. Z jednej strony do równowagi, ale z drugiej strony do kultywowania. Oczywiście, jeżeli jesteśmy zdrowi, no to czujemy, co jest dla nas dobre, prawda? Będę mówić o kobietach, jako że jestem tutaj przedstawicielką tej płci. No i tutaj, jeżeli zgodnie z Yang Sheng, jeżeli chcemy się pielęgnować, kultywować, no to kobieta wzrasta, kiedy opiekuje się ogniskiem domowym, tak? No i dopóki czuje się z tym dobrze, opiekuje się ogniskiem domowym, powiedzmy przez pierwszy rok życia dziecka, a kiedy stwierdzam, że jednak wolałabym wyjść do świata, znajduję nianię, czy tam dziecko idzie do żłobka, czy przedszkola, a ja wychodzę w świat i pracuje. No i tak wygląda współczesny świat, jeżeli jesteście kobietami. I teraz, jeżeli taka kobieta wraca do pracy, czuje się z tym świetnie, jest spokojna o dziecko, goni za karierą, czy po prostu robi to, co lubi i to, co ją interesuje, wszystko jest dobrze. Natomiast jeżeli zaczyna z tego powodu chorować, czyli idzie do pracy, ale żałuje, że dziecko jest w żłobku, myśli sobie, no ale jak to? Ja tutaj pracuję i pomagam obcym ludziom, a moje dziecko jest pozostawione samo sobie, martwi się, czuje wyrzuty sumienia. No wiadomo, że zacznie chorować, prawda? Pojawi się stres w życiu, spadnie odporność. To wtedy być może nie jest to droga dla niej. Wtedy być może jednak powinna kultywować w sobie yin. Temat yin i yang wydaje się prosty. Pojawia się pytanie, jak go zrównoważyć. Najłatwiej go zrównoważyć, jeżeli czujecie, że jednej z energii Wam brakuje, poszukujcie jej. Jeżeli czujecie, że jest Wam źle w samotności, poszukujcie ludzi. Jeżeli czujecie, że macie przesyt innych zdarzeń, emocji, informacji, poszukujcie spokoju. I to jest najprostsza droga do równowagi. Dzięki za uwagę, subskrybuj i do zobaczenia.